prędzej czy później ściągnie na ciebie kłopoty. Kiedy? Może za rok, może za dwa, może za 10. Mam się bać. Trochę. Daj znać ukrytemu, że przybyliśmy na miejsce spotkania. Nadstaw ucha. Twoja stara to twój stary. Szkoda. No, ja miał wysłować. Między misternikiem. Jesteś tym ukrytym? Że nie lubi gości, zwłaszcza niezapowiedzianych. To nam świetnie wróży. Masz plan, jak go ugłaskać? Zwykle przed ukrytymi składa się w darze taki kamień symbolizujący pokój. Ale on występuje tylko w Haklandzie. Nie masz go przy sobie, jak zgaduję. Nie mam. Cała nadzieja w moim uroku osobistym. To jeszcze graliśmy. Ukrytego uraz do odwiedzi. Ktoś mu wszedł do jaskini bez wycierania butów? To nieco bardziej złożone. Mów powoli i bez trudnych słów. To może zrozumiem. Nie wątpię w twoją inteligencję, ale ciężko to wytłumaczyć człowiekowi. Wasz świat jest dla nas obcy, nieprzyjazny, wrogi. Ukryty robi co może, żeby się od niego odciąć, a my mu w tym przeszkodzimy. Zapukamy. Co? Zapukamy. A ma dzwonek? No przekonamy się. Polecę przodem. Na zwiady. Czy się nazywa w ogóle ten do drzwi? Kołatka, o! Do kołatki, bo to w tamtych czasach nie było w ogóle dzwonka ani nic. Tylko kołatką uderzymy. Północ! A co, mam północy pójść? Nie, ale północ będzie. Nie można. A. Kurde, idealnie o północy byśmy padli do niego. Chyba tam poniżej jest. Tutaj. A teraz? Nie. Idź do niego. HP! Save'a. Bo to będzie coś, czuję, że ważny punkt. W naszej rozgrywce. Sugeruję, żebyś użył klucza od Oriany. Użyj go w tych. Właśnie. Zadziałało. I dobrze, bo przez te wrota nie przecisnąłbym się nawet w formie mgły. Czego możemy się spodziewać w środku? No nie wiem. Wam to bardzo śmieszne. Polepszyło mnie. I w prawo, iść w prawo, no. Chociaż jeszcze i wróć tył. To jest to same do wody. Mi się daje, że coś będzie w wodzie. Ja tak mam przeczucie. Oprócz grzybków. O, jesteśmy w dobrym miejscu, czuję. Starożytne monety. No to Vivaldi będzie happy. Wow. Niewiadomym przeznaczeniem. Ale przynajmniej mamy jakiś punkt zaczepienia. Uuuu! Pokaż ten miecz stalowy. Jestem w heli, czekaw. Jaki damage. No to... przebicie pancerza. Ja bym sugerował wymienić już. Użyję. Jedno ciężkie może być. Dawaj. Ale coś czuję, że ten set będzie zajebisty. Aha! Musimy być blisko. Skąd wiesz? Nadstaw ucha. Ja... nic nie słyszę. Żadnego szczura. Nie toperza. Nic. Martwa cisza. Mówiłem ci. Nie lubi gości. Mówię po angielsku?
Powinno wystarczyć. Spureni veres nats patranes, avile cleva regis, etu... I po ręce. Zetle! Co tu się dzieje? Nie chcę zrobić ci krzywdy. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Wiedziałem! Przypomina z wampira! Pradawny wampir! Nie... Czekaj... Będziemy mieć te umiejętności co Dentlaw. Muszę wypić miksturę leczniczą. Zaraza. Spadając pogubiłem rzeczy. No już, po mieczu. Muszę je znaleźć. No way. No wypadł nam. Go. Cześć, mikstura lecznicza. Tak, ale my nie mamy, musimy znaleźć. A, wszystkie nam elementy wpadły. Mikstura leśnicza, jaskółka, ja pierdzielę, wypij jaskółkę! Kto to wymyślił? Tam nie znajdziesz niczego raczej. Ale nic nie robię. Aha. Jeśli stąd wyjdę, ukryty mnie zabije, o ile czegoś nie wymyślę. Jest nasz mieczyk? Ładnie. Pozostałe elementy. Zarazo! Gdzie jestem? Między światami. Co jest to, że tam trzeba podejść? Tam, gdzie śmierdzi. Po prawej. Tu śmierdzi. No proszę. Ktoś tu był przede mną. Mi się wydaje, że to Dentlaw. Ślady stóp. Męskie. Głęboko odciśnięte. Zapiski czarodzieja. Teleportacja się udała. Przedostałem się do jaskiń z większością ekipunku. Co najważniejsze, megaskop jest w idealnym stanie, więc komunikacja z Banard powinna być możliwa. Muszę tylko go rozstawić w odpowiednim miejscu. Zdążyłem już zaobserwować liczne anomalie grawitacyjne. Sugeruję, że Solar Dertmund miał rację. Granica między sferami jest w tym miejscu faktycznie bardzo cienka. Dalsze badania powinny pozwolić na ustalenie, czy to rzeczywiście tu doszło do otwarcia przejścia do naszego świata. Nie spotkałem jeszcze wampirów, ale słyszę jej odgłosy. Ruszam dalej. Trzeba mieć się na baczności. Tam coś jest chyba jeszcze, nie? Chyba dalej do góry leci. Ale patrz tu jeszcze dole. Nic? Nic. Wejdź do wody. Po co? A, tu nie ma nic. No to podążaj jego śladem. Teraz nie dam rady się tędy wspiąć. Ale gdyby coś tu położyć, podsunąć... Ardem. Uderz i pewnie spadnie z góry, stalaktyty.
No, Ardem. Ardem? No. To? Spadnie, mi się wydaje, że coś spadnie, no. Czy to? O, górę nie wiem. Kuszą, spróbuj Ardem, kuszą czymkolwiek. Kuszą. No i strzel to. I jednak nie. Przez wodę nie wejdziemy. Woda płynie do góry. O, coś jest, coś jest. Wodospad, który płynie pod górę? Co tu się dzieje? Czyli woda płynie pod górę. To może będzie łatwiej, jeśli będzie się przychodziło w anomalii jakiejś. Ale idź to podeślę dalej. Co jest sądzę, że ten czarodziej w ogóle był mądrzejszy od nas? Proto Fleder, czyli przed Flederami. Pierwsze Fledery. Są dwa. Jakoś w ogóle to nie ma się przebicia, widzę. O, te mocne uderzenie mają. Widzę, że kulturalnie podchodzą do sprawy. Walczą pojedynczo. Nie, nie walczą. No i jest info. Powiem tego. W ogóle w większości filmów czy gier zaraz, była taka kwestia. Co to za wampir? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Była taka kwestia, że zawsze wampiry, nie? Te, które są były starsze, były mocniejsze. A według ludzi, moment ewolucji powoduje, że dany gatunek jest mocniejszy w uwyzwyłym czasu. Więc czegoś tu nie rozumiem. Wśród ludzi to jest ewolucja. I to działa na korzyść. A tutaj? Ewolucja idzie na korzyść, na niekorzyść wampirów. Im starszy, tym lepszy. Jak wino. Wampiry mądre. Skoro są nieśmiertelni, musieli coś wykombinować. Oni nie giną. No tak. Więc gdyby ewolucja... Zdaj strzel save'a. O, coś do czytania jest. Gdyby ewolucja poszła do przodu, to oni by się stali niewolnikami. No tak. To oni dają życie. Megasko. Zniszczony. Czyli czarodziejowi się nie udało. Uruchomienie megaskopu nie powiodło się. Prawdopodobnie jestem zbyt głęboko pod ziemią, żeby nawiązać kontakt z Banart. Muszę zatem podjąć próbę porozumienia się z Vampires. Superius, bez dalszych konsultacji trzeba działać szybko. Czyli dzięki tego jemu zapiskom będziemy mogli znaleźć możliwość skontaktowania się. Strumyk płynie do góry? Dziwne. Warto się temu przyjrzeć. Będziemy mieć możliwość kontaktowania się z tym starszym. Ha! Łochek! Ale nic wielkiego nie znalazłeś. Ale co prawda, Vivaldi będzie happy. Po suficie dalej szedł chyba, tak? Tak. No. Tak sądziłem. No serio, w takim momencie przerwać. Goń. Jestem do góry nogami? Przyciąganie zmieniło kierunek.
No, drugi raz nie przyjdziemy, więc idź do przodu. Jest zbroja! Zobaczymy później, jak wygląda. Ale sądzisz, że to jest jakaś najlepsza, czy coś? Ta. To jest blokada. Przydałby się stalowy. Tego samego cechu. Znaczy nie. Stalowy mamy. Nie mamy srebrnego. Też z drugiej strony nie można mówić na to cech, bo to jest zestaw. Cechy są wszystkie tylko wiedźmińskie. A dalej protofelder. Mówi ci mi się wydaje, że kurwa Igni by na nie działało. Igni? No. Jak nie, to już w ogóle mnie nie słuchał pod względem. Woda spływa na drugą stronę. Może mnie też przerzuci. A dupa. Nie działa, jakbym się tego spodziewał. Skończy się ten i ci olejek, ale go skończysz już. Te mutageny w ogóle z tych prastarych muszą być naprawdę mocne. Dziekan Marcellus dał mi jasno do zrozumienia, że jako specjalista od gatunków postkoniunkcyjnych mam ci udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniach do planowanej przez ciebie wyprawy. Zacznę może od przestrogi. To czyste szaleństwo. Zakładając, że przyjesz teleportację, a otwarcie stabilnego portalu kilkadziesiąt metrów pod ziemią jest, jak wiesz, wysoce ryzykowne. Zarazem potem zostaniesz rozszarpany na strzępy. Vampires superiores rzeczywiście są istotami rozumnymi, z rozwiniętym aparatem poznawczo-analitycznym. To inne gatunki mogą się okazać mniej otwarte na próby nawiązania kontaktu. Jeśli jednak dotrzesz przed oblicze tak zwanego ukrytego, zrób natychmiast co następuje. Przyklęknij, wypowiedz słowa powitania w ichniejszych mowie. Echtli latuni ama. I złóż na ziemi załączony kryształ haklandzkiego argonitu w charakterze podarunku. Wtedy i tylko wtedy istnieje szansa, że zostaniesz wysłuchany. Ale na bogów, mów szybko i do rzeczy. Czyli dostać w ten tą pierdółkę, o której mówił może Regis. Może on to będzie miał ten kamień. No, że on tu jest. Superiores. To jest, tak się nazywa, nasz ukryty. No. Podarunek dla ukrytego. Cholera, przydałby się. Kantata. Aha. Kantata. Czyli on gdzieś tutaj miecz powinien leżeć. Srebrny. Kolejny wyjebany miecz. Miecz srebrny. Tak jest. O, do zbroi. Zbroja. Użyj, no. To już jest potężne. To wygląda kurde jak smocze. Smoczy rynsztunek. To nie Skyrim. To. O, przyda. O, zatrucie dawaj. Na srebrne nie będzie działo. Do siły ataku. Do siły ataku daj. A na srebrny daj wytracenie z równowagi. Czomienie. I chyba jeszcze siły, jeżeli jest. Nie ma. Nie ma już siły? To nie. Może 10%. Ten, wytrącenie z równowagi. Żeby były na tych kolesi, co mają te tarcze i te dalej. Ostatni. Starczy. Armor. Możesz dać Irden ewentualnie, jeżeli ci potrzebujesz. Ale no to ich nie możesz użyć na rękawice. Obie? Jeszcze jedno, no. Nie? Tyle, no. Leć. Szukaj tego kamyka. Tam coś leży, nie? Kurwa, jaki kozacki. To musi być ten podarunek dla ukrytego. O! Mówiłem od razu. Może jak dam to ukrytemu, to mnie nie zabije. Od razu.
Tracu. Nie, musisz wejść do wody, bo on chodzi przez ten murek. Murek. Tak, i tutaj do góry leci. Do góry leci. O właśnie. No i jest. A, jesteśmy z powrotem. Mhm. To tu jak wyskoczymy powinno być okej. Coś tu... Aha, są kulacje. Oszołomienie! Wydaje się być mocną opcją. No to mieczyk jamy zajebiste. Coś zbiera. Jakąś esencję z nim. Tak? W trakcie? Ej. Gościu koleś. Ty faktycznie. Kurwa esencję zbiera. Statuetka jakaś. Ooooo! Tak jest! Maska! Maska i wszystkie mamy już teraz. Wszystkie. Zakładaj. Zabierz maskę, zabierz maskę. Pokaż jak to wygląda. I tak! Zabicie przeciwnika odnawia żywotność. Wartość odnowionej żywotności jest równa 1% maksymalnej żywotności za każdym elementem zestawu. Obecnie premia wynosi 6. Mamy wszystko. Spoko. No to jedziemy kozakami. Fryzurę trzeba zmienić. No to innym razem. Jak wyjdziemy do fryzjera. O ile żyje. Ale to już będzie w tym, w Oxenfurcie. Zwróć uwagę, że mimo wszystko dosyć szybko biegamy, tak? No. Mając taki zajebisty strój. Ciężki, pełni prawdopodobny. Tutaj nie... będzie trzeba zrzucić na dół. Tylko w którym miejscu to jest? Na lewo? Tam nie byliśmy. Skocz na drugą stronę. O to mi chodziło. I tutaj czegoś szukaj. O! Wierzchołek tej skały sięga już w stronę, gdzie grawitacja jest obrócona. I teraz do wody idź. Teraz do wody idź. Wow! Od razu. Grawitacja nie pykła. Udało się. Żeby jeszcze ukryty okazał się bardziej rozmowny. Co to było? Pokaż to, pokaż, wróć. Głowa kozła, ogon węża? To jest głowa smoka. A, dziwne. To jest ta. Chimera? Nie. Ona miała trzy głowy z lwa. A to jest podobne właśnie. Dobra, idź. Ekrolti, lautni ama. Przeżyłeś. Ledwie. Transformacja. Cały zmieniony. To jest ten czerwony Power Ranger. Czy to znaczy, że mnie wysłuchasz? Może... mów. Te drugie. Ta jaskinia, z której przyszedłem, co to było za miejsce? Tam jest brama między tym światem a naszym, zamknięta. Ale kiedyś znów się otworzy. Za 100 waszych lat, 200, 300. Kiedyś. Teraz mów, nie pytaj, bo
zabiję. Dobra, teraz nie będziemy już pytać kolejnego dawać pytania, tylko daj od razu, bezpośrednio. Przychodzę w sprawie Detlafa. Wiem, kim jest. Co z nim? Poszczuł niższe wampiry na miasto. Muszę go powstrzymać. Ale ja nie muszę. Kurde, jak tu zagrać? Odcięcie się raczej nie zagra tutaj tą kartą. Ściągnie na kłopot na niego. Kurde, pomóż mi. Coś wybrał. Drugie? Nie, jego gówno obchodzą ludzie. Nie chcę, on... Świat ludzi jest dla niego wrogi. No właśnie, to tym bardziej, że ściągnie na niego kłopoty. Daj trzecie w takim razie. Detlaf, prędzej czy później, ściągnie na ciebie kłopoty. Jak? Tak jak wcześniej Kagmar. Ludzie w końcu go dopadną. Może za rok, może za dwa, może za 10, ale znajdą sposób. A wtedy zaczną szukać pozostałych wampirów. I w końcu trafią na ciebie. Mam się bać. Śmierci? Nie. Ale skończy się spokój. Właśnie to mi chodziło. Będą cię nachodzić różni błędni rycerze, czarodzieje. Jeden zdołał się tu już teleportować, więc przyjdą następni. Możesz być pewien. Zabijesz ich, rzecz jasna. Więc potem zaleją te jaskinie, albo wysadzą je w powietrze. I brama, której pilnujesz, zostanie bezpowrotnie zniszczona. Nie. To miejsce musi być bezpieczne. Brama. Kera, nie poznaję cię. Gdzieś ty kurwa był. Ile spałem? Używa jaki kac. Co zamierzacie? Daj to drugie. Chcemy przekonać Detlafa, żeby odstąpił od miasta. Zgodzi się. Prawdopodobnie nie. Ale spróbujemy. Jeśli dojdzie do walki, jeśli pomożesz zabić, zostanę wyklęty. Wiem. Mimo to proszę, żebyś wezwał Detlafa. Gdzie? Tesza Mutna. Idźcie tam. Kiedy was usłyszę, każę przybyć Detlafowi. Dziękuję. Precz. No i spotkaliśmy ukrytego. Siły, by twarz i mówić nie, gdy cały świat krzyczy tak.